Szanowni Państwo, ja z ogromną radością mogę powiedzieć, że dzisiaj przyjęliśmy program dotyczący odżywiania dzieci w szkołach, czy jak nazywamy go, posiłek w szkole i w domu, ponieważ jest to program, który nie tylko zapewni lepsze odżywianie dzieci dzisiaj, a lepsze odżywianie dzieci dzisiaj to zdrowsze dzieci, zdrowsze społeczeństwo za 5, za 10, za 20 lat, ale też można powiedzieć, że dbanie o Polskę zaczyna się właśnie od dbałości o polskie dzieci, o polską młodzież. I państwo musi wspierać dzieci i my tym samym dajemy temu bardzo wyraźnie wyraz. W tym programie na pewno będzie bardzo wiele dobrych informacji, bardzo wiele informacji dla szkół, dla samorządów, o tym za chwilkę powiedzą panie minister. Ja chcę podkreślić, że ten, kto troszczy się o dzieci, ten troszczy się o całą Polskę w odpowiedni sposób. I posiłek dla dzieci, właśnie syte dzieci, zdrowe dzieci, to są szczęśliwe rodziny również. My przeznaczamy 200 milionów złotych na dofinansowanie remontów, zakup wyposażenia, organizację naszych stołówek w różnych szkołach i dostosowanie do standardów europejskich. To znowu jest w tym obszarze bardzo ważne, żeby podkreślić. Chcemy dostosować szkoły w tym obszarze do standardów europejskich. Nasz program Posiłek w domu i w szkole na najbliższe lata zakłada wydatki z budżetu państwa w wysokości 2,5 miliarda złotych na sfinansowanie zdrowej, smacznej, polskiej żywności wysokiej jakości. To chcę podkreślić, bo to bardzo ważne, żeby dzieci jadły zdrowo, smacznie, żeby chciały spożywać te posiłki. My zrobiliśmy szereg badań różnych, w których uczestniczyli rodzice, z których wynikało, że dzisiaj bardzo często sposób dostarczania posiłków do szkół nie odpowiada dzieciom, nie odpowiada rodzicom. A więc to zakładamy, że w każdej szkole będzie miejsce do spożywania przynajmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że trudno przyswoić wiedzę z pustym żołądkiem i my właśnie w ten sposób ten głód wiedzy uzupełniamy w taki sposób, żeby rzeczywiście nie było tych głodnych żołądków, żeby dzieci wszędzie miały zapewniony posiłek. Jak to się mówi, w zdrowym ciele zdrowy duch. To też jest bardzo ważne, żeby nasze dzieci, nasza młodzież szkołę traktowały oczywiście jako źródło wiedzy, wychowania, ale też przygody i żeby to wszystko było oczywiście w odpowiedni sposób wsparte działaniami właśnie o charakterze przygotowania odpowiednich posiłków i odpowiedniego w odpowiednim miejscu. Czyli tutaj mamy te stołówki, które przecież pamiętamy wszyscy, które w odpowiedni sposób powinny być wyremontowane. Od dzieci, od młodzieży wymagamy coraz więcej, a żeby sprostały tym wymaganiom, muszą mieć siły i stąd ten nasz program jest bardzo ważnym uzupełnieniem całego naszego programu edukacyjnego. Zwłaszcza też biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, dzieci, młodzież przebywają w szkołach dłużej. Są różne zajęcia dodatkowe, uzupełniające, świetlice i w tym celu muszą być zapewnione również posiłki w odpowiednich stołówkach i temu służy ten program. Konkretny, praktyczny, dostosowany do tego, co nasze dzieci i nasza młodzież potrzebuje. Zdrowa Polska, żywność wysokiej jakości, która będzie służyć przez wiele, wiele lat polskim dzieciom, polskiej młodzieży. Bardzo się cieszę, że Rada Ministrów przyjęła ten program. Bardzo dziękuję pani minister Zalewskiej, pani minister Rafalskiej za przeprocedowanie tego programu w szybki sposób. To jest bardzo ważny program dla polskich szkół, dla polskich dzieci, polskiej młodzieży. Dziękuję bardzo.